już się zbierają, custom za chwilkę odpalamy, a w dzisiejszym odcinku będą mogli tylko grać fioletowymi skinami i używać tylko junk riftów. I to jest też ostatni odcinek w tym sezonie, także zostawcie łapkę w górę. Tak jest, jak Ewela powiedziała, jest to ostatni odcinek z tej serii w tym sezonie i kolejny custom będzie prawdopodobnie dopiero w sezonie numer 4. Także żeby fajnie to wszystko pożegnać, zostawcie łapę, pamiętajcie o kodzie Ewela i teraz przejdźmy do tego, jak wygląda mój skin. Słuchajcie, mój skin jest jednym... Ewela mnie oczywiście słyszy. Ewela, słuchaj teraz wyraźnie. Mój skin jest jednym z... I teraz ja wam pokażę łapkę w górę albo w dół. Jest jednym z takich skinów i przejdźmy dalej. Mamy oczywiście tego skina. Mamy plecak, który wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny i ciekawy plecak. I jeśli chodzi o zbierak, również wygląda on przepotężnie. To jest przepotężny zestaw. Następnie mamy taką lotnię. Lotni będziemy dzisiaj dużo używać, no bo jak wiecie, możemy używać tylko junk riftów, więc będziemy pewnie riftować i tak dalej. No będzie się po prostu działo. W takim razie odpalamy custom i trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się odgadnąć, jakiego skina wybrał Rafał. Słuchajcie, jesteśmy już w grze, jak możecie zobaczyć, mamy bardzo dużo fajnych, ciekawych skinów oraz mamy takiego skina, który tu, no powiem wam, że naprawdę ten custom będzie mega ciekawy. Tak szczerze, jak sobie teraz pomyślę, jakiego skina mógł wybrać Rafał, to nie mam zielonego pojęcia, ale tak jak Rafał mówi, no będzie ciekawie. Szczerze wam powiem, że dzisiaj mocno się zastanawiam, gdzie lecieć, ponieważ muszę zdobyć po pierwsze junk rifty, po drugie muszę zdobyć namiot i po trzecie Ewela mnie dzisiaj słyszy, więc ja nie mogę za dużo mówić. Dlaczego Ewela mnie słyszy? Słuchajcie, bo po tym customie, no ciężko by było się domyślić, jaki mam styl gry i tak dalej, więc dzisiaj Ewela mnie słyszy. Ja jeszcze raz przypominam, jest to ostatni odcinek z tej serii, więc widzę, zostawiajcie łapy i gdy będziecie kupować karnety na nowy sezon, pamiętajcie o kodzie Ewela, czyli o naszym kodzie. I co najważniejsze, jeśli chcecie nagrywać z nami takie odcinki, Discord jest w opisie, więc wbijajcie szybko na Discorda. Ja już wyskoczyłam z busa, teraz muszę sobie pozbierać drewno, oczywiście podłożyć się, ale mam nadzieję, że tutaj wczytają mi się skiny, bo jak wiecie, w ostatnim customie nie wczytało mi skinów i ja nawet skina Rafała chyba nie widziałam z tego, co pamiętam. Także mam nadzieję, że dzisiaj mi dopisze szczęście. No i mam nadzieję, że Rafał się jakoś sprzeda potajemnie i dzięki temu wygram. U mnie wygląda na tą chwilę tak, że ja mocno skupiam się na pewno na macach i na pewno mocno się skupiam na tym, żeby zdobyć namiot. Jeśli nie zdobędę szybko namiotu, to im później w meczu, tym będzie gorzej. Dlaczego? Dlatego, że ludzie po prostu, każdy chce mieć namiot, bo w namiocie mieli przyszykować sobie junk rifty. Można mieć maksymalnie 20 junk riftów razy 70 osób, no to sami sobie pomyślcie, ile może ich być w grze. Ej, Rafał, mam junk rifta dla ciebie. To w takim razie, Ewela, zabierz go i zostaw go w środku strefy na wykrzywionych wieżach gdzieś, okej? Okay? Dobra, czyli ja muszę tam dojść, tylko ja jestem bardzo daleko, no ale dobra, zrobię to dla ciebie. W którym miejscu jesteś ty po prostu i ja sobie go zabiorę później. Na Jonesowisku jestem. Mogę na środkowym domku na Jonesowisku zostawić. Okej, okay, w sumie ja mam bardzo blisko, więc sobie tam zaraz podejdę. Dobra, to ja zostawię na dachu. Okej, okay, w takim razie, słuchajcie, ja się biorę za zbieranie wszystkich potrzebnych rzeczy, a Ewela, ty tam możesz pooglądać sobie i domyślać się już powoli, co, kto, gdzie i jak. Ja na razie tutaj muszę dojść na ten domek, ale ja teraz przemyślałam, co ja robię. Ja ci pomagam. Nie wiem, coś ze mną jest nie tak. Ja tutaj zamiast właśnie patrzeć, jakie są skiny, to ja pomagam Rafałowi. No ale pasowałoby, żeby w końcu wygrał taki tutaj custom, co? No pasowałoby, ale dzisiaj to będzie totalny random, bo jeśli używamy tylko i wyłącznie junk riftów, no to pomyślcie sobie sami, co będzie na końcu tego meczu. Mi nie pozostało nic, tylko się od razu podłożyć i obserwujemy. I jak wiecie, zobaczymy, czy Rafał popełni ten błąd. Rafał zawsze wybiera męskie skiny, ale to zawsze, zawsze, zawsze. Zobaczymy, czy dzisiaj wybrał kobietkę, czy facet. Dobra, faceta, to ona po prostu, nie wiem, gorzej mógł nie zrobić, nie mógł zrobić gorzej po prostu. Pierwszy skin to rybka. O, ja tutaj mam podpowiedź od ciebie. Ty powiedziałeś, że ty jesteś blisko Jonesowiska. No tylko nie wiadomo, czy mówiłem prawdę, Ewela. Też musisz się zastanowić, w co możesz wierzyć, a w co nie. No mówiłeś też, jak ubierałeś skina, że masz plecak. I nie wiem, czy ci wierzyć, że masz ten plecak, czy nie. Chociaż tutaj mi teraz lepki lasek. Ej, gdzie jest lepki lasek? Bo tutaj... Czekajcie, lepki lasek tutaj. No bo tak sobie pomyślałam, że taka lama, to w sumie Rafał mógł wybrać taką lamę. Szukamy jakiegoś dziwolonga. Rafał zawsze wybiera takie dziwolongi, także szukamy takiego skina. Taka babeczka, no to nie jest taka Rafałowa. Zobaczymy, czy Rafał właśnie dzisiaj zrobił tak jak zawsze, czyli wybrał takiego skina jak zazwyczaj, czy... Stwierdził, że mi utrudni i rzeczywiście wybrał kobietkę, ale tu bym się zdziwiła, jakby wybrał kobietkę, tu bym była w ciężkim szoku. Ja będę, o tutaj pierwsza osoba, która ma 4 junk rifty,
Będę tutaj teraz przeskakiwała po tych osobach i będę sprawdzała, kto ma dużo maców, bo Rafał zawsze ma dużo maców. I czy jest jakiś taki po prostu jeden skin, który się wyróżnia bardziej na tle innych? U mnie wygląda to na tą chwilę tak, że ja cały czas staram się zdobyć namiot i cały czas, no szczerze wam powiem, no po prostu mi to nie wychodzi, ale udało mi się już znaleźć pewne junk rifty, także Ewela, mogę ci podpowiedzieć i to nie jest bait na pewno. Na pewno mam junk rifty. To jest taka pierwsza podpowiedź i co strefę Eweli będę podpowiadał, to jakby jedną taką ciekawostkę na temat tego, gdzie jestem, co robię i tak dalej. Dobra, ja ci powiem tyle, że koło lepkiego lasku, tam na grzybkach goście mają namiot. Tam koło to jest jeziorko? Nie wiem, czy to jest jeziorko. Nie, to chyba nie jest. A tak, koło takiego jeziorka, koło grzybków goście tam namiot mieli. Jezus, ile ktoś ma 3 razy po 4 junk rifty. No to w takim razie miał szczęście. Ja na razie dalej staram się zdobyć namiot, bo jak widzieliście, no to jest chyba jakiś żart. To, co tutaj, co dopiero było. Ja wam teraz to wyświetlę, co tam było. XD. Ej, mam pierwszą tutaj rybkę, która ma fajny plecak moim zdaniem. Ma tutaj junk rifty, ma rifty 2 i ma apteczki. Rafał zazwyczaj nie nosi apteczek, więc, ale bardzo ładnie to jest dobrane. To jakby było top model, to ten skin by tutaj mógł wygrać fioletowy top model, bo naprawdę bardzo ładny. Ten skin wygląda jak Rafał, taki diabełek. Rafał kiedyś często chyba nim grał, tylko jedyne co mi tutaj nie pasuje, to właśnie ta piła. Rafał wątpię, żeby ją zabrał. I duże potki. Rafał nie nosi dużych potek, ale ma dużo maców, także muszę zwrócić uwagę na tego skina. Ej, patrzcie, tu ktoś w ten. Zabrał sobie 2 banany, 2 jabłka, żeby nie był głodny i siedzi w samochodzie, kampi i czeka na nie wiem na co. Ej, wiem, może to jest jego taktyka, że będzie siedział w samochodzie, ludzie poginą i on będzie po nich zbierał junk rifty. To też jest dobra taktyka. I jakaś taktyka. To jest fajne. Rafał chyba nie lubi tych skinów. Ja te skiny mu się źle kojarzą, tak mi się wydaje. I dużo osób bierze chmurki. Łyczek herbatki w przerwie. O, ktoś właśnie namiot znalazł tutaj. Koło wykrzywionych. Rozłożył sobie. Ten skin na pewno Rafał go nie wybrał, bo on w ogóle nawet nie jest fioletowy. No ale też niektórzy pewnie może nie mieli fioletowych skinów, więc brali. Właśnie Rafał może być krzakiem fioletowym. I to jest pierwszy trop. Chyba, że gra za krzak. I on jest krzakiem fioletowym. Ogółem Zakrzak chyba gra, ponieważ mamy Galaxy skina, ale nie jestem pewien, czy to jest on, bo on miał streama, co dopiero kiedy my to nagrywamy, ale to może być on. To może być on, także Ewela, jak będziesz widziała Galaxy, to prawdopodobnie on. Albo ty masz Galaxy skina i specjalnie tak powiedziałeś. Ej, patrzcie się, tu jest też jakiś fajny skin, ma dużo junk riftów. Czy Rafał będzie miał dużo tych junk riftów? Czy on sobie zdołał nas zbierać do namiotu, czy nie? Czy on już znalazł namiot, czy nie? O, to jest pytanie. Ja mogę powiedzieć tyle, że ja właśnie staram się dojść do strefy, ale przydałaby mi się jeszcze pewna rzecz, ale czy uda mi się ją znaleźć? Zobaczymy w sumie. Ej, dużo osób teraz, widzę już chyba trzecią osobę z tym skinem. Rafał jest oryginalny, więc on na pewno nie wybrał tego skina. Ale tak szczerze, na razie jedynie ten diabełek, ale tam było coś, co mi nie pasowało. Na razie nie znalazłam takiego skina, którym mógł Rafał grać. Ale o jakim diabełku mówisz? W sensie takim fioletowym? Tak, tak, w sensie tak, i tak to taki... są fioletowe skiny w sumie, nie? Taki to, Amor. Taki pakiet był chyba tych z takich fioletowych skinów. Prawdopodobnie. Ja bardzo lubię tego skina w sumie. Ej, na razie nie mam. Tutaj też ten w kostiumie. Na pewno wydaje mi się, że tą babeczkę taką w kostiumie nie wybrałeś jej. Bo ty chyba nie przypadasz za tym. O! I to wygląda jak skin, którego mógłby Rafał ubrać, tylko... Czy Rafał ma tego skina i w ogóle co to jest za skin? Dużo matców, rifty, splasze i ten, i 6 tych junk riftów. I to jest pierwsza osoba, która myślę, że może to być Rafał. Czekajcie, gdzie on jest? Gdzie on dokładnie jest? Tutaj. Czyli idzie to gdzieś od tej strony, a Rafał mówi, że jest blisko Jonesowiska. I się teraz nic nagle nie odzywa. No, ten skin jest oryginalny. Ten skin tutaj na razie mój faworyt. Ej, Rafał, jak to wygram? Jak to wygram, musisz jakąś nagrodę dla mnie, bo ja po prostu... jak to wygram, to jestem prze i chyba co drugi... No... 3/4 odcinków wygrałam. Najciekawsze jest to, że ta strefa, którą tutaj mamy, jest na kamień. Słuchajcie, ta strefa jest na kamień, czyli na naszą ulubioną miejscówkę. To jest moja ulubiona miejscówka w ogóle z tego chapteru i kamień jest w samym środku. Jeśli tu by się strefa skończyła, to ja nie mam pytań do tej gry w ogóle. Rafał, najpierw tutaj powiedz, zanim przejdziemy już do takiego obstawiania,
Mam oczywiście czas do top 10. Jaka jest nagroda dla mnie, jak wygram? Bo ja już praktycznie 3/4 odcinków wygrywam i jak ja tutaj w tym odcinku dobrze obstawię, to jestem prze i musi być jakaś kozacka nagroda. Jaka będzie nagroda dla Eweli? Myślę, że najlepszą nagrodą dla Eweli będzie to, że po prostu wy jej coś wymyślicie, a ja będę musiał to zrobić. Także dzisiaj robimy taką walkę, a jeśli ja wygram, no to na odwrót. Także wymyślcie albo karę, albo nagrodę. Ej, ten skin mi się bardzo podoba. Jak ja bym brała udział w takim customie, to na przykład ja bym wybrała takiego skina. Ale Rafał nie wybiera takich skinów. On wybiera takich jak tam wcześniej, na przykład tego gościa z płonącą głową. Tak mi się wydaje przynajmniej, mam nadzieję, że dobrze obstawię. Ale tu się będzie działo, ale tu się będzie działo. W ogóle, że ta strefa się kończy w tym miejscu, no ja naprawdę nie mam pytań, nie mam pytań. Tu w ogóle nie można mieć broni. I o, dzień dobry, to jest dobre. Rafał, co ty tu robisz? A gdzie jesteś? W sensie podaj mi miejsce, bo nie wiem, dlaczego tak mówisz. Świątyni! A, bo tam nie zlatują junkrifty. To jest dobry skin, to będę musiała zwrócić uwagę na tego skina, bo to wygląda jak połączenie Rafała. O, to też jest fajne, to też w sumie, ale tutaj nie ma junkrifta. Także tu eliminujemy tego skina od razu. Tak, jak ta strefa będzie przechodzić i ona już przechodzi z tego, co widzę, to będziemy mogli się bić. Właśnie widzę, że tutaj ludzie zaczynają się budować. No, będzie ciekawie. Jestem mega ciekawa właśnie, jak to się zakończy. Tutaj to kogoś wywaliło chyba i go wilk zje. Oh no! I ma junkrifty! Ktoś go jeszcze tu dobija, zobaczcie! Nie, odgania od niego tego wilka. Jakiś kumpel chyba mu pomaga. Patrzcie się, jaki dobroduszny. Ej, ale tu jest ludzi dookoła. To jest coś niesamowitego. I w ogóle ludzie zaczynają budować skybase'y. Halo! Czy tam doleci Jangriff na samym końcu? Bo nie ma jak rozwalić Skybase'a! Ej, to jest 200 IQ! Rafał, ty jesteś pewnie na Skybase'ie, co? O, właśnie ktoś teraz patrzy na Skybase'a i sobie myśli, kurde, jak to rozwalić? Ma tutaj pompę, jakby jakąś AWP i tak ten, poszukać system. A Ewela, weź poszukaj jeszcze Skybase'ów, czy są jakieś Skybase'y tam? Ej, strefa tutaj! No ja nie mogę w to uwierzyć, naprawdę ja nie mogę w to uwierzyć. Dobrze, poszukam. Na razie nie widziałam, w sensie widziałam z daleka, ale nie byłam, nie obserwowałam takiej osoby, która jest na Skybase'ie. Także lecę tutaj. I chyba już, o, są tutaj. Nie, to nie Skybase. Ja przypominam, że możemy się też tłuc z kill-offów, no nie? I z tego, co widzę, to ludzie zaczynają z tego korzystać. A mi nagle się coś popsuło i nie widzę skinów. Jak widziałam wszystkie, tak nagle nie widzę żadnego, nie? No to zapamiętaj ekwipunek, albo wiesz, o co mi chodzi. Ej, ale tak szczerze, ja się zastanawiam, gdzie jest ten mój skin, którego obstawiłam. Ten z płonącą głową. Jego teraz nie widać. O, jest, 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 jest. Ale Ewela, wiesz co jest najlepsze? Że jeszcze nikt nie użył swoich junkriftów. Nikt. No bo teraz trafić z tego junkrifta, no to raczej nie ma sensu, no nie? A później, w samej końcówce, jak każdy rzuci junkrifta, to być może komputer po prostu zostanie wywalony. Kiedyś był turniej w Węgrzech i wtedy były junkrifty na tym turnieju i udało mi się właśnie takie dwie gierki wtedy tam wygrać na tym turnieju. No tak było, widzowie. I mamy w ogóle tutaj burza. Ja mam 80 ponad próg. Bo tutaj uderzyłem z kill-offa, także jestem bezpieczny. A miałeś taki sam deck jak dzisiaj na tym turnieju? Same junkrifty? Nie, właśnie to nie moje junkrifty. Ja po prostu uciekałem przed junkriftami i ostatnią osobę jakoś tam, no jakoś to, nie pamiętam jak to dokładnie było, ale udało mi się. Ej, tam widziałam jakiegoś konia biegnącego. Ej, to może być Rafał, szukamy tego konia. Tylko mi go nie wczytuje, ja go nie widziałam w ogóle. O, coś tutaj mnie oszukuje, jak chcę tego konia znaleźć. 58 osób, strefa zaraz będzie uderzać. Dobrze by było trafić kogoś z junkrifta albo kogoś tutaj mocno, wiecie, pouderzać z kill-offa. I wszyscy biegają jak opętani. Zobaczcie, ja w ogóle nie mogę następnej osoby dać, tylko muszę cofać. I ja tego konia tutaj bym chciała zaobserwować, bo mi się wydaje, że to może być Rafał, tylko mi go nie wczytuje. Także jak mi nie wczyta tego konia, no to będę obstawiała, że to jest Rafał, ale no... Ej, ale się dzieje, 56 osób i w ogóle strefa zaraz będzie eliminować ludzi. Zobaczcie, ludzie będą dostawać zaraz damage, ale u mnie jest na razie w porządku. Ej, robimy tak, że ja nie byłam nawet na tej osobie, co jest tym koniem. Nie wiem, jaki ma deck, nie wiem, ile ma maców, ani nic. I obstawimy, że Rafał jest tym koniem. Jak będzie Rafał koniem, to ja normalnie nie chcę, no po prostu XD. Ale to, co się tu zaczyna dziać, zobaczcie na te wbite elementy. Co chwila gdzieś są wbijane elementy z tego wszystkiego. Mi się udaje na razie uciekać, ale później będzie coraz gorzej. Coraz gorzej, a osoby, które są na Skybase'ie, no to mają przegwizdane. Ej, powiem wam tyle, że myślałam, że może to być Rafał, ale nie ma tutaj junkrifta.
Ale skin taki bardzo podobny do Rafała. Ej, wczytuje mi skiny! Dobrze, wracamy do gierki. O, już nie wczytuję. Mi się wydaje, że przy kolejnej strefie totalnie trzeba gdzieś albo odlecieć, albo wylecieć, albo cokolwiek zrobić. No bo jak widzicie, jest 49 osób w grze i jeśli ludzie faktycznie odpalą wszyscy po junglifcie, które cały czas spadają, no będzie się działo. Ej, patrzcie się, koło znalazłam. I dobrze, że nie poszłam tutaj za tym koniem, bo on nie ma nawet junglifta. Ja bym obstawiła, że to jest Rafał. Także dzięki Bogu, że tego nie zrobiłam. Ej, co tu się dzieje? Tu się normalnie... Co tu jest? XD! Tam się zlagował ktoś. Ej, wow. Ale tu się dzieje. Mam nadzieję, że nie dostanę jakoś z tego junglifta za chwilę, bo tu wszędzie zaczyna coś spadać. Właśnie się... 122! Ej! Ej, ktoś bronię ma! Mamy tego, cheatera, nie cheater, tylko ten! Ten z broniami, dawajcie go! Całe sloty ma broni, oh no! Dobra, zaczyna się tutaj i naprawdę ostro i wszyscy się zaczynają tutaj lagować. Powietrze tutaj latają. Ja idę zobaczyć, czy jest mój gościu z tą głową. Ja dobra. Cały czas słyszę tylko spadające samochody i tak dalej. Patrzcie, tu się coś dzieje, tam się coś dzieje. Ale musimy kogoś złapać właśnie, żeby kogoś uderzyć właśnie z kill-offa, czy coś w tym stylu, co tu się dzieje. Dobra, uciekam stąd trochę. Ej, jak to wygląda, jak tutaj ktoś lata na chmurce, jak to wygląda z wysokości. Cały czas się rifty odpalają i spadają rzeczy. Na wysokości to kozacko wygląda. Ej, że ten serwer jeszcze wytrzymuje, to ja nie mam pytań. No tak szczerze, ja myślałam, że wywali. Ja cię kręcę, co się dzieje? Co to ma być? A mi połowę skinów nie wczytuje, ale ja tutaj cały czas przeskakuję, non-stop. No i czekamy, jak będzie, nie wiem, z 15 osób i wtedy obstawię. Ale mój gościu tutaj jeszcze jest, ma impulsy i... Może to być Rafał, mi się wydaje, że to jest Rafał. Rafał, bądź ty tą osobą. Chciałbym. Słuchajcie, ja jeszcze junglifty mam, ale na razie ich nie wyrzucam, no bo wiecie, jak rzucę teraz czymś, no to na później mi nie zostaje 28 osób. I teraz potwierdziło się to, co mówiłam, że ta osoba miała tyle junglifów od samego początku, nie zużyła ani jednego. O nie! Moja osoba zginęła, którą miałam pewną, że to jesteś ty! Levela 23 osoby i musisz zgadywać. Ja nie mam pytań, co się tutaj dzieje. Naprawdę nie mam pytań, co się tu dzieje. 17 osób. Ej, nie, ja nie wiem, kogo obstawić. 6 osób, bo ja muszę obstawić, a patrzcie, mnie nie wczytuje, a mój gościu padł. Ja po prostu nie, na, nie wiem, nie. Dobra, Rafał, ja to przegrałam. Ja muszę losowego skina postawić. Ale zobaczcie tam na dół, co tam jest na dole. Ile tam jest macu i wszystkiego. Ej, a jesteś na Skybase'ie? Tak, jesteś na Skybase'ie. A ktoś był na Skybase'ie i padł. A miałam mówić, że to ty. 11 osób, Ewela. Muszę obstawić! Dobra, czekajcie. Obstawiamy taką rybę tutaj gdzieś. Dobra, daję tego. Dobra, daję tego krzaka. No, mi zostało 11 osób, ja nie wiem totalnie. Rafał, może ściemniał na początku, może to jest on. Ja dobra, gdzieś tu jestem, Ewela, tyle ci mogę powiedzieć. I cały czas staram się... O Jezu, boję się trochę, tak szczerze. Na chmurkach ludzie tutaj, to też jest jakaś taktyka. 8 osób. Ja jeszcze żyję, ja jeszcze jestem, boję się o tego... Ej, nie ma Skybase'a! Nie ma Skybase'a! No, to elegancko. Ja się tutaj, wiesz, jak skupiam, żeby nie zginąć. Ej, to nie jesteś na pewno ty. Tylko patrzcie się. O, krzaczek zginął. Ktoś tam tańczy w ogóle. Disco, bombę ktoś mu... Dobra. Ale to ty! Rzucamy wszystko! To jesteś ty! Ty, z tym jesteś diabełkiem! Ej, dwie osoby! Nie!